tym momencie pragnę powitać panią Martynę, bo to jest niewyraźnie napisane, proszę się przedstawić. Dzień dobry. Jeszcze raz przepraszam za spóźnienie. Nazywam się Martyna Biernacka, jestem przedstawicielem Fundacji Stańczyka. Nasza fundacja od tego miesiąca zaczęła monitoring rad dzielnic miasta Krakowa. Ja proszę tylko o przedstawienie. Będziemy później dyskutować o tym temacie. Jak Państwo widzicie, mamy panu na naszej sesji. Przechodzimy do punktu 4.4. Korekty zadań przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe dzielnicy 17 na rok 2013. Jest to projekt uchwały Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego. To jest tak, w sprawie korekty zadań przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe dzielnicy 17 roku 2013. I tu jak wcześniej Państwo mówili, zrezygnować z zadania. Wniosek numer 1, oddział 6 Straży Miejskiej, zakup artykułów biurowych, kwota 2000 i zmienić zakres rzeczowy niżej wymienionego zadania oraz zwiększyć kwotę przeznaczoną na to zadanie o wysokości środków finansowych pozyskanych w związku z rezygnacją, o której mowa w ustępie 1. Wniosek numer 3, 7 Komisariat Policji. Zakup pojazdy na poczet komisariatu wspólnie z dzielnicami 15 i 16, to jest kwota 14 tysięcy, zwiększyliśmy tą kwotę 2000 zł. Cóż, no więc proszę Komisję Praworządności o... Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego, podobnie jak w przypadku poprzedniej uchwały naszej dotyczącej bezpiecznego Krakowa, była zmuszona na zadaniach budowych dzielnicy na rok 2013 również przesunąć środki na zadanie. Zgodnie z pismem pana prezydenta nie można tych pieniążków przeznaczać na artykuły biurowe, lecz na cel, z którego można się, powiedzmy, zgodnie z procedurą wytłumaczyć i opisać go, na co będzie konkretnie wpływał, jeżeli chodzi o zwiększenie zakresu bezpieczeństwa publicznego dla mieszkańców. Materiały biurowe jest trudno opisać, że papier ksero wpływa na bezpieczeństwo, chociaż próbowaliśmy na spotkaniach przekonywać panów z bezpiecznego Krakowa, lecz to nic nie dało. Mają pewną wizję tego programu i tak jak mówię, no, z samochodu jesteśmy w stanie się jakoś, że tak powiem, ładnie opisowo opisać, że ten samochód będzie wpływał jednak na bezpieczeństwo publiczne i zwiększy, że tak powiem, to poczucie bezpieczeństwa dla mieszkańców naszej dzielnicy. Dlatego, że 2000 zł zostały przesunięte do kwoty 12, stworzyły nam kwotę 14 tysięcy na zakup tego samochodu. Komisja jednogłośnie przyjęła projekt w tej formie uchwały. Dziękuję. Jak Państwo pamiętacie, zakup pojazdu dla komisariatu 7 jest współfinansowany przez dzielnicę 15 i 16. Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Komisji Praworządności. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnej do dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pani